Jeśli chodzi o funkcjonowanie firm, to spotykamy się z różnego rodzaju problemami, sytuacjami konfliktowymi, ale nie tylko konfliktowymi. Chodzi o wszystko to, co wiąże się z komunikacją pomiędzy ludźmi, w jaki sposób przekazują sobie informacje, w jaki sposób zlecają sobie zadania, w jaki sposób te zadania odbierają. Wszystko to, co się wiąże z prowadzeniem zespołu na ten moment w większości polskich firm, wygląda, że jest to taki system tak zwany forsujący. To szef decyduje, to szef o wszystkim wie, a pracownicy są wykonawcami. I problemem jest to, że w tej chwili to ludziom nie odpowiada. Ten system i sposób pracy powinien się zmienić, tylko nie wszyscy wiemy jak. Dlatego, że to raczej system angażujący, sposób, w jaki pracownicy czują się, że są współodpowiedzialni, że są właścicielami danego projektu, biznesu i widzą sens tego, co robią, widzą końcowy efekt i nie pracują dlatego, że coś sprzedają, że coś produkują, że coś dostarczają. Tylko pytanie, dlaczego to robią i co spełniają wobec klientów, społeczeństwa, jaką funkcję, jaką rolę. I to jest właśnie wyzwanie, żeby zarówno ci szeregowi pracownicy, jak i ich kadra zarządzająca zrozumieli, że powinni funkcjonować jako taka, nazwijmy to, synergiczna grupa, platforma dwóch płaszczyzn, która się wspólnie angażuje w ten sam, w to samo zagadnienie i to samo zadanie, tak bym to nazwał. Myślę, że tutaj właśnie odpowiedzią na to jest nasz cykl spotkań, tak? Bo sam, gdy zakładałem stronę na temat marketingu zaangażowanego, no myślałem głównie o tych działaniach na zewnątrz, tak? I zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę, jeżeli nie zaczniemy właśnie od środka, od wewnątrz, to jakby cały marketing na zewnątrz też może się rozjechać. My też nie pokazujemy, że trzeba angażować, tylko angażować, bo może się to skończyć tym, że pracownicy po prostu staną się na przykład roszczeniowi, tak? I bardziej idziemy w takim kierunku właśnie wzięcia odpowiedzialności przez pracowników, że jakby kadra zarządzająca daje tą odpowiedzialność, tak? I też, co też ważne, chcemy pokazać, że właśnie tego typu, ten typ zarządzania i ten typ komunikacji powinien się sprawdzać, tak? Znaczy, że firma zacznie działać efektywniej. Jakby poprzez ten cykl spotkań chcemy też to pokazać, że to jest kierunek, w którym trzeba iść. Chcemy powoli wprowadzać ten temat jakby do życia publicznego, do biznesu, żebyśmy mogli też zacząć o tym rozmawiać. Nie tylko pod kątem biznesowym.